Bitinger niebieskich, Znity białych. Wynik 4-4 do końca 7 minut. Prowadziły, powiedział dużo na Trinity 1-0. Potem przycisnęli niebiescy i naprawdę w samej końcówce zdobyli 3 bramki. Tak, była 16, 19, 20 minuta. Wyszli powodzenie 3-1, w drugiej połowie na 4-1. Wydawało się, że jest po meczu. Ale Trinity powolutku, powolutku. Jedna akcja, druga. Wyjątkowa skuteczność. Kilka akcji i doprowadzili do wyrównania. 6 minut do końca i remis 4-4. Bitinger umownie gra swoje, czyli z wystawionym bramkarzem do przodu, ale mało która drużyna w tej lidze dotychczas grała pressingiem. A Trinity właśnie to robią. I Bitinger nie jest w stanie dobrze rozegrać piłki. Często ją traci i nie ma problemu z tym. Bitinger wychodzi ponownie na prowadzenie. 5,5 minut do końca. No dobrze, dobrze, to będziemy znali taktykę. Tak, tak, proszę bardzo. Powiedziałem parę słów o meczu, jak to wyglądało. Komentarz się nagrywa, nie? A nagrywa się dzisiaj. No, tak, tak. No czasami parę słów powiem. Ale czasami muszę się powstrzymać od komentarza, bo to jest jak... Teraz się nagrywa, ale to mogę powiedzieć, no język świerzbi czasami, jak zmarnują nie wiadomo jak dobrą sytuację, nie? Tak. To jest siatka dziurawa. Ale nic nie idzie, nic nie idzie. Nie no, pięć padło. Brawo! Piękna bramka, trzeba to przyznać. 2,5... Jest, 2,5 minuty do końca. Grajamy. Nie no, ładna bramka na grałach.
mało ruchu, nie wszyscy niebiescy stoją. Jeden biegnie z piłką, a trzech stoi i patrzy. Półtorej minuty do końca meczu. Możliwe, ale ja wolę z perspektywy grających. Nie grających tak naprawdę, nie? 50 sekund do końca. Niekoniecznie, bo to już jest czas zatrzymywany. 37 sekund. Gol. Super! Na pustaka było. Zemści się? Bał się zwyciężyć chyba. 10. Nic nie było, czysto póki co. Cztery sekundy do końca. No nie mieli na pustą. Nie strzelili. Zemściło się. 5-6. Po meczu.